Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Moi kochani, spróbujmy dzisiaj wspólnie zastanowić się, na czym polega prawdziwe szczęście człowieka. W starożytności, na przykład w takich państwach jak Grecja, Rzym, tereny Palestyny czy też inne, człowiek był szczęśliwy wtedy, kiedy żył w dostatku. A to znaczyło, że jeśli człowiek miał dużo bydła, zdrowego bydła, jeśli miał dużo zboża, różnych zbiorów, winogron, to wtedy był szczęśliwy, bo miał z czego żyć, miał co jeść. W starożytności na początku nie było przecież jeszcze pieniędzy, tej waluty zastępczej. I kiedy odkrywamy te freski egipskie, co jest na nich namalowane, no właśnie to, że Egipcjanie zbierają zboże, mają krowy, czyli prowadzą takie dostatnie życie. Później, kiedy wynaleziono pieniądze, tak wymyślono, że właśnie na tych starożytnych monetach co umieszczono? Umieszczono bydło, krowę, konia, zboże. To była taka waluta zastępcza dla tego bydła. W języku łacińskim słówko, które oznacza bydło, wskazuje też i na pieniądze. To jest jeden i ten sam wyraz pecus, pecunia. I stąd pewnie powstało to powiedzenie, że pieniądze brzydko nie pachną. Krowy w stajni pachną, ale ta krowa na tej monecie brzydko nie pachnie. Pieniążki brzydko nie pachną. Jeden z naszych kleryków, który w wakacje był jako wolontariusz na misjach w Afryce, pomagał tamtejszej ludności, dzieciom, jako pamiątkę przywiózł sobie też taki papierowy banknot i oczywiście, co jest namalowane na tym banknocie, to, co dla mieszkańców Afryki jest najcenniejsze, czyli krowa, to jest bogactwo. Do dzisiaj w niektórych
kulturach Afryki, w różnych plemionach krowa jest bardzo cenna i na przykład kiedy narzeczony stara się o rękę córki, musi dać coś w zamian rodzinie i najczęściej jest to krowa, a więc bierze żonę, a w zamian daje rodzinie jakieś bydło. Bo same pieniądze, te papierki, te miedziaki nie mają żadnej wartości, jeśli nie ma jedzenia, zboża i bydła. Kiedy wojska rosyjskie wkroczyły do Ukrainy, co zaczęły wywozić? Zboże. Tysiące ton zboża. Bo Ukraina jest spichlerzem Europy. Jeśli nie będzie zboża i bydła, to Europa, chociaż ma pieniądze, nie kupi sobie tego jedzenia. I podobnie było w starożytności. Ten, kto miał zboże, bydło, czuł się człowiekiem szczęśliwym. Żydzi dodali do tego szczęścia jeszcze jeden element i mówili, jeśli masz zdrowe bydło, pole pięknie ci obrodziło, jeśli masz żonę i dużo dzieci i jesteś zdrowy, to na pewno jesteś człowiekiem uczciwym, sprawiedliwym, pobożnym, bo to znaczy, że Pan Bóg ci w życiu błogosławi. Tak myśleli. A jeśli widzieli, że jakiś człowiek zachorował, że jakaś zaraza się wdała, czy epidemia w bydło, mówili, na pewno musiałeś coś nagrzeszyć, bo Pan Bóg cię przeklął, jakaś klątwa. Nie masz tej Bożej życzliwości. Nawet do Pana Jezusa podeszli ludzie, którzy patrząc na człowieka niewidomego, mówią, Panie Jezu, kto zgrzeszył, że on jest niewidomy? Ten człowiek, a może jego rodzice zgrzeszyli, taka kara go spotkała, że on jest niewidomy. Pan Jezus im to wyjaśnił, nie o to chodzi, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. I te błogosławieństwa, które dzisiaj usłyszeliśmy, mają pokazać to, że Pan Jezus odwrócił ten system wartości do góry nogami. Chrystus mówi, że człowiek może być czasami nawet ubogi, może być chory, może nie mieć dzieci i też Bóg darzy tego człowieka swoją miłością. W czasach Starego Testamentu kobieta, gdy nie mogła mieć dzieci, a tak było przecież z Sarą, z Elżbietą, one bardzo cierpiały, bo uważały, że Pan Bóg ich nie kocha, odmawia im potomstwa, że coś musiały nagrzeszyć, że nie mogą urodzić dzieci. My dzisiaj wiemy, że to nieprawda. I najlepiej wyjaśnił nam to Pan Jezus. Czy on był bogaty? Urodził się w stajence. Potem umarł na krzyżu jak największy grzesznik, chociaż sam grzechu nie popełnił. I czy to znaczy, że Bóg Ojciec nie darzył go swoją życzliwą miłością? Oczywiście, że nie, bo nie na tym polega prawdziwa miłość. Czuję się kochany nie tylko wtedy, kiedy w życiu dobrze mi się powodzi. Kochani, i podobnie jak w małżeństwie, wy, którzy żyjecie w małżeństwie, najlepiej o tym wiecie, że przecież kochacie się kiedy? I w zdrowiu, i w chorobie, i w doli, i niedoli. Żona kocha męża nie tylko wtedy, jak pracuje i przynosi dużą wypłatę, ale też wtedy, kiedy straci tą wypłatę, to znaczy straci pracę albo zachoruje. Wtedy żona też kocha swojego męża, nawet jeśli on znajdzie się na ręcie, bo nie może już pójść do pracy. I my też trwamy przy Panu Bogu wtedy, kiedy nam się dobrze powodzi, ale też w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i w złej doli. I to przekazuje nam dzisiaj Pan Jezus, te błogosławieństwa, że można być szczęśliwym nawet wtedy, kiedy
urodzi się w Betlejem, kiedy umrzemy na krzyżu, dając świadectwo wiary, bo naszym największym skarbem jest Pan Bóg. Amen.